To, co tutaj mamy, te targi, to w tej chwili największa księgarnia w Polsce. Jest 615 wystawców z 20 krajów. Przede wszystkim Szwecja, gość honorowy tegoroczny, przygotowała bardzo bogaty program, przepiękny. Są to nie tylko spotkania z pisarzami, ale są to również dyskusje, debaty branżowe. No i nasi wystawcy zaprosili 781 gości na swoje stoiska, do saloniku literackiego i do sal. Tu mieszkali nobliści, tu jest środowisko pisarskie od zawsze olbrzymie. Tutaj mamy też tego typu sytuację, że największe festiwale literatury się odbywają właśnie w Krakowie. Jedna z najważniejszych nagród, nagroda imienia Długosza, także jest w Krakowie. Pisarze, którzy z zagranicy często przyjeżdżają do Krakowa, są jednocześnie gośćmi tak Festiwalu Konradowskiego, jak i Targów Książki. Bardzo lubię poznawać literaturę, dlatego cieszy mnie, że jest możliwość przyjścia na takie targi i właśnie poznania właśnie nowych autorów, zapoznania się z nową literaturą. Często właśnie tutaj spotykam autorów, których wcześniej nie znałam. Bardzo fajny pomysł, bo jest dużo autorów, można zobaczyć różne książki, niekoniecznie gatunki, których wcześniej się czytało. No i można czegoś nowego spróbować, kupić coś innego. Mnie skłoniło to, że jest tu zawsze dużo książek i często są takie rzeczy, których nie wszędzie są i często nie ma ich normalnie w księgarniach. Rynek tak działa, że pewne książki stają się niewidzialne. I właśnie dzięki tej inicjatywie Świadomych Wydawców oraz współpracy z KBF-em, czytelnik krakowski i nie tylko ma możliwość stykania się z książką, której nie ma zazwyczaj na półkach księgarskich. Na stoisku jest oferta niezależnych wydawców z naszej grupy i są to książki wydawane przez małe wydawnictwa, które z trudem można znaleźć w księgarniach sieciowych, a wręcz prawie są niedostępne, więc tym bardziej zachęcamy, żeby czytelnicy zajrzeli tutaj i znaleźli swoje nowe, ulubione wydawnictwo. Teraz jak widać jestem na targach, prowadzę smocze stoisko, no i staram się, żeby historia o smokach trafiła do jak największej ilości ludzi.